Na gali Eastside Fight 2 w Białymstoku mamy wyjątkowego gościa. Jest nim zawodniczka K1 Muay Thai, Katarzyna Posiadała. Witamy. Witam bardzo serdecznie. Myślałem, że dzisiaj jesteś na tej gali głównie ze względu na walkę twojej klubowej koleżanki z Gladiatora Siedlce, Judyty Niepogody. I był to, trzeba przyznać, ciekawy pojedynek. No co dla ciebie na pewno najważniejsze, Judyta go wygrała na punkty z Dominiką Rembelską. Powiedz, jakie były twoje odczucia na temat tej walki, mogąc ją oglądać z perspektywy widza? Tak, przyjechałam tutaj ze względu na Judytę, żeby ją dopingować. Jeżeli chodzi o walkę, to mam wielki szacunek do jej przeciwniczki, że na ostatnią chwilę podjęła się tej walki, takiego wyzwania, bo nie każda dziewczyna chce z Judytą walczyć, o czym ostatnio dość często się przekonuje. Dziewczyna wyszła, może nie była w pełni przygotowana, no bo nie miała czasu, ale miała serce do walki, więc bardzo się cieszę, że jednak doszło do tej walki, tak? Tak, bardzo się, też się cieszę, bo dzięki temu, można powiedzieć, Judyta miała okazję się w ogóle zaprezentować. A co do twojej osoby, to wiem, że ostatnio walczyłaś na gali Ladies Fight Night w Łodzi, zresztą już po raz drugi z rzędu. Toczyłaś pojedynek w K1, tak? K1 z Martą Gusztap, który zakończył się twoim zwycięstwem. Powiedz, jak byś go opisała z własnej perspektywy? Jeżeli chodzi o mój pojedynek z Martą, było to już nasze drugie starcie. Wiadomo, ja jako zawodniczka z Polskiego Związku chciałam pokazać, że to jednak my jesteśmy lepsi, Polski Związek jest lepszy w kickboxingu. To po raz, po dwa, no sam pojedynek był dość inny z mojej strony. Walczyłam troszeczkę inaczej niż zwykle, postawiłam na techniki bokserskie, co mocno zaowocowało krwawieniem z nosa. No i myślę, że pojedynek przebiegł po mojej myśli, tam było trochę błędów, wiadomo, jak zawsze i wszędzie się zdarzają. W każdym bądź razie na następną walkę planuję jeszcze więcej zrobić zmian i jeszcze lepszą walkę dać. Te zmiany może będą związane ze stylem walki, bo tak zauważyłem na podstawie tych twoich wszystkich walk zawodowych, że no zawsze idziesz na wojnę ze swoimi przeciwniczkami, niezależnie jaka by to przeciwniczka nie była. Czy myślisz może o tym, żeby walczyć trochę bardziej, nie wiem, zachowawczo, bardziej defensywnie, czy jednak dalej tak pełny ogień, że tak to ujmę? Najlepszą obroną jest atak. Nie mam w planach non-stop iść i uderzać. Chcę każdą walkę prowadzić inaczej, chcę w każdej walce dokładać nowe elementy. Jeżeli chodzi o sam atak, no to wiadomo, jeżeli atakujesz, to wygrywasz. Jeżeli bronisz się, no to nie zawsze wygrasz, tak? To powiedz nam, kiedy te nowe elementy będziesz mogła pokazać w ringu, kiedy możemy spodziewać się ciebie walczącą po raz kolejny. Jestem w cyklu przygotowawczym na Mistrzostwa Polski K1, które będą w czerwcu, bodajże 3 już się zaczynają. Przygotowania trwają już jakiś czas, przygotowuję się mocno, ciężko, zależy mi na tych mistrzostwach i żeby jak najlepiej się pokazać. A jakieś starty zawodowe? Najprawdopodobniej najbliższym startem będzie gala Ladies Fight Night. Oczywiście jeszcze daty nie znam, jeżeli organizatorzy podadzą, powiedzą, będzie to wszystko oficjalnie zrobione. Więc najpierw Mistrzostwa Polski K1, później Ladies Fight Night i na razie na tym chyba mogę zakończyć. Na tym proponuję też zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję tutaj za twój czas poświęcony. I mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się ponownie, ale tym razem już nie jak z tobą jako widzem, tylko jako zawodniczką w ringu, która da po raz kolejny wspaniałą, emocjonującą, wyniszczającą walkę. Dziękuję bardzo, ja też mam taką nadzieję.